Dzień dobry, witam Państwa na kolejnym spotkaniu z cyklu Mój dramatyczny. Dzisiaj rozmawiamy z Adamem Ferencem. Witam cię Dzień serdecznie. Dobry. Chyba nie musimy udawać, że jesteśmy na stopie oficjalnej. To byłoby co prawda wyzwanie jakieś. Wiesz tak. Adam Ferency, znakomity aktor, od blisko 30 lat związany z teatrem dramatycznym. Filar zespołu aktorskiego tej sceny. Ale przygotowując się do tej rozmowy, z niejakim zdumieniem się zorientowałem, że ty debiutowałeś w teatrze dramatycznym. To był spektakl dyplomowy Warszawskiej Szkoły Teatralnej, karykatury Kisielewskiego w reżyserii Gustawa Cholubka. Spektakl był grany na ówczesnej scenie prób. I premiera tego spektaklu odbyła się 5 maja 1976 roku. Czyli można powiedzieć, że nasza rozmowa odbywa się niejako na jubileusz 45-lecia Twojej pracy. Ale czy, czy coś pamiętasz z tego spektaklu dyplomowego Twojego? Pamiętam, trochę pamiętam, to znaczy. No. Pamiętam głównie. No, tak myślę, jakich słów używać. E, e, mała scena, czy scena prób, jak powiedziałeś. Scena tak się nazywała prób, wtedy, tak? wtedy. Tak, tak. Otóż to była scena nie ta, tylko ta na pierwszym piętrze. Tak. Haliny Mikołajskiej. To Teraz się nazywa Haliny tak. Mikołajskiej. I to było przedstawienie, które rzeczywiście robił Gustaw Cholubek, który był naszym profesorem um, od drugiego roku do dyplomu właśnie. Ale nie to istotne i nie to pamiętam najbardziej, ale pamiętam, że w tym przedstawieniu grali również aktorzy teatru dramatycznego. Wielka postać. Ee, Wanda Łuczycka grała, Bolesław, Bolesław Płotnicki, Płotnicki i Witold Skaruch. I tu chciałbym się zatrzymać. Otóż scena prób odznaczała się tym, że tam nie było, nie można było wyjść z tej sceny. Ona, jak już publiczność weszła, człowiek był zapudłowany tam, i siusiać trzeba było do Termosa. Ale Witek Skaru znał tajne przejście do restauracji Trojka. I nie ukrywam, że ja poznałem z nim to przejście do restauracji Trojka. Nie wiem, jak jest teraz. Ale... Nie ma restauracji trojka już. Nie? No, wydaje mi się, patrz. że nie ma. Ja nie wiem tego. Nie ma restauracji trojka. No dobrze, niech będzie jakoś to zniosę. E, szczególnie, że chyba od tamtych czasów nie byłem w restauracji trojka, ale z Witkiem, z karuchem się bardzo zaprzyjaźniliśmy w trakcie prób. E, ja grałem wtedy drugoplanową rolę, jak jakiegoś tam studenta. W, w, kolegę, głównego bohatera, który pojawiał się tam raz na jakiś czas na scenie, więc było dosyć dużo czasu, żeby z tym widkiem zwiedzić to przejście do restauracji Trojka. No i tam oczywiście posilać się zgodnie z gustem mojego starszego kolegi, też wybitnego aktora, tak jak i pozostali aktorzy, ci dostojni. Aktorzy teatru dramatycznego wtedy. No tak, to po pożytek z, z, z tego występu był na pewno istotny, ale to jest ciekawa sprawa, bo E, powiadasz, że Gustaw Holubek był opiekunem waszego roku, reżysera. Nie, 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 nic takiego nie powiedziałem. Powiedziałem tylko, że miał zajęcia. No tak, tak i był reżyserem tego przedstawienia. Tak. Co więcej, jeśli dobrze pamiętam, inny dyplom waszego roku reżyserował Ludwig René, fantazję dydaktyczną, tak. czyli inna ważna postać tej sceny. E, zadebiutowałeś w tym te, teatrze. Ale wybrałeś tego drugiego Boga, jednak czyli Tadeusza ja Łomnickiego. Tadeusz słońca? tak. Tadeusz Łomnicki był moim profesorem już na pierwszym roku. Zresztą to był akurat okres, kiedy on był rektorem i on zrezygnował z czegoś, co potem wróciło. Zresztą, ja nie wiem, jak w tej chwili jest w szkole, bo już wiele, wiele lat nie. Nie zbliżam się tam. On zrezygnował z czegoś, co było tak, że jakiś pedagog prowadził swój rok od początku do końca. Łomnicki z tego zrezygnował, wychodząc z założenia, że ci młodzi kandydaci do zawodu powinni się stykać z jak największą ilością pedagogów. I z nich jak gdyby wysysać to, co dla nich jest najważniejsze. I też jak, jak gdyby unikać takiego zdecydowanego wpływu jednej osoby, bo przedtem zdarzało się, że się widziało na scenie e, e, młodych ludzi, którzy imitowali swoich nauczycieli. To było zresztą zabawne. E, więc i ja miałem mnóstwo tych nauczycieli różnych. I Tadeusz Łomnicki był od pierwszego semestru. Ja nawet pamiętam pierwszą, pierwsze spotkanie z Tadeuszem Łomnickim, które wyglądało tak, że my, myśmy byli przerażeni, bo on miał taką, zanim się snuła taka legenda, oczywiście, że on jest wariat, że on jest wścieklizna czysta i że. Dzisiaj to może nie wypada mówić, bo teraz jest czas, że o szkołach teatralnych mówią, że tam krzesłem ktoś rzucił albo coś takiego. Łomnicki no, krzesłem nie rzucał, ale był, potrafił być przykry. Eee, nic złego w tym nie było, że on był, bywał przykry, a tak będę właściwie myślę, że może jakby i nawet rzucił krzesłem, to też by się nic takiego nie stało. Ale on przyszedł i powiedział tak, postawił krzesło na stole, na, na środku sceny i powiedział, kto usiądzie jak król. Popatrzyłem po kolegach. Nikt się nie wyrywa. Myślę sobie, ciekawe dlaczego. Nikt się nie żerywa. No nie, nikogo nie ma. A on milczy. Myślę, że no nie, niemożliwe to. No mówię, ja usiądę jak król. No proszę. No i podszedłem do tego krzesła i tak usiadłem, tak się rozmości, rozmościłem i tak podparłem się i tak srogominę minę zrobiłem. I no całkiem jak król. I on zaczął ryczeć ze śmiechu. Po czym powiedział do mnie, „Stawaj I usiadł tak. I powiedział do mnie, a dlaczego nie tak? Ja pomyślałem sobie, rzeczywiście, dlaczego nie tak? I widzisz tę lekcję, pamiętam do dzisiaj. Jakżeż to była dobra lekcja. Dlaczego nie tak? A no właśnie, bo my często mamy tak, że jak gramy boksera, to zaraz tak coś nam w ciele podpowiada, że on tak będzie się ruszał, a jak gramy księdza, to zaraz ręce nam się splatają, tak na, na grubym brzuchu i tak dalej, i tak dalej. Więc właśnie trzeba zawsze sobie powtarzać, ale dlaczego tak, a nie tak? To ale, to, ważne. ale to powiedz... A taka inspiracja nie płynęła z lekcji Gustawa cholubka. Wiesz, Gustaw Cholubek się pojawił dopiero od drugiego roku. Na mnie zresztą nie miał wpływu zupełnie dlatego, że Gustaw Cholubek prowadził zajęcia nie w mojej grupie, tylko w grupie. Na moim roku, ale w grupie 12, 12 osób z którymi ja właściwie niewiele się kontaktowałem. To było tak równolegle szło. Potem się zobaczyliśmy dopiero właśnie na tym dyplomie, a potem miałem przyjemność no, raz czy drugi spotkać się w pracy. Mhm. Ej, a, a, ale jeszcze chciałem do, do, dopytać o, o, o Łomnickiego w kontekście też Gustawa Cholubka. No bo jest w tym naszym wspomnieniu, w tej naszej historii e, no taka opinia, że to byli ci dwaj właśnie bogowie na przeciwległych y, y, biegunach, prawda? A, a ty jak to na, 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 na to patrzysz? E, I czy dla ciebie jest ważna. To odwołanie się do tej tradycji aktorskiej cały czas? Wiesz, Wojtku, że to jest dla mnie trudne pytanie, dlatego że bym powiedział, że zresztą może też dlatego odszedłem ze szkoły po wielu latach uczenia w szkole, że zaczęło mi się wydawać, że oprócz oczywistych rzeczy, które aktor musi umieć, to znaczy mówienia, E, ru, ruszania się i tak dalej, czyli takich stricte rzemieślniczych rzeczy. Reszty czy aktor się uczy przez jakieś przenikanie, przez osmozę. Coś się wsącza do człowieka. I Nie wiadomo, jak to, jak to określić, że kiedy co się wsączyło. Miałem na przykład takie, takiego nauczyciela, Kazimierz Rudzki. Wybitna postać e, komedii polskiej. I on wiedział, że on właściwie nie powinien uczyć aktorstw. Znaczy nie powinien uczyć, bo on się na tym nie zna. W związku z tym... Jeśli powiedzmy, były trzy godziny zajęć. To on dwie godziny opowiadał o czasach międzywojennych. Wszyscy siedzieli. Tak. I to były fantastyczne lekcje. A jednocześnie na przykład <śmów> mówił takie rzeczy. Mówił tak. A rektor Łomnicki to już wam pokazywał podwójne spojrzenie. A my mówiliśmy nie. A, nie, pokazał. No to on wam pokażę jeszcze, pokażę. Chodziło oczywiście o słynne podwójne spojrzenie. To znaczy to, które na przykład Łomnicki wykorzystał w telewizji, jak grał Macbeta u Wajdy i pierwszy raz pokazał mu się sztylet. I on powtórzył to, to, to spojrzenie na ten sztylet. Podwójne jednym słowem zrobił. A Rudzki mówił. Ale w komedii to się nie przydaje. W komedii potrzebne jest wielokrotne spojrzenie i tu zademonstrował. Pokazuje się sztylet, ty patrzysz i robisz... I to jest komedia. Więc wiesz, strasznie trudno powiedzieć, czy ja coś, oczywiście nie mówię o takich chwytach, ale czy coś przenikło do mnie z Kazimierza Rudzkiego? Zawsze mi się wydawało, że tak. Przez całe życie marzyłem, żeby grać komedię. I włożony zostałem w jakiegoś tragika, czy. czy... No tak, no, chociaż z czułością wspominam, jak w teatrze współczesnym grałem żołnierza Czonkina. To była komediowa rola, i czule ją wspominam. Ale no, niewiele rzeczywiście zagrałem w życiu ról komediowych, więc nie wiem. Nie wiem, mnie się zdaje, że ten żywioł komediowy we mnie jest. Ale może oczywiście patrzę na siebie z pobłażaniem za dużo. Ale pytając o tę tradycję aktorską i jakiś rodzaj przywiązania do niej, to chodzi mi o to, że... W tej dziedzinie, w tej sztuce, nie, 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 mamy, nie, nie możemy się ciągle konfrontować z tymi dziełami przyszłości, prawda? A, I e, tradycja aktorska jest w anegdocie, w opowieści, we wspomnieniu w tym jakimś specjalnym przywiązaniu kolejnych pokoleń, prawda? Wydaje mi się, że ty jesteś przywiązany do, do pamięci o Tadeuszu Łomnickim. I to jest bardzo piękne moim zdaniem. Znaczy, że, że, że ta tradycja... Nie, nie chodzi mi o, o to, żeby, nie wiem, powielać środki i tak dalej. Nie, tylko, to jasne. Tylko wiesz co, że... No i w dalszym ciągu i jakbyśmy mieli wyjaśnić, no dobrze, ale co? Mówisz anegdota, pewnie. Ale ja pamiętam, wiesz, takie bym powiedział, punkt To znaczy tak, no, no wróćmy znowu do Łomnickiego, bo o cholubku oczywiście jeszcze, jeszcze powiem, ale to było. Wiesz co? Dwóch miałem asystentów na pierwszym roku, bardzo dzisiaj znane postacie. Jeden mówił tak: skupienie. Skupienie przede wszystkim skupienie. A drugi mówił tak. Skupienie, oczywiście. Tylko żeby żyłka ci nie pękła. Obaj są wielkimi postaciami polskiego teatru. Więc teraz tak, myślisz sobie, który z nich miał rację? Nie, 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 nie. To w gruncie rzeczy nie jest istotne, który z nich miał rację. Pytanie. Co tobie było potrzebne? I tu jest ten klucz taki, co, ja, co mnie zamknął przed szkołą teatralną. Dlatego, że ja pomyślałem sobie, w pewnym momencie, zdałem sobie sprawę rozumieć, że w gruncie rzeczy zadaniem pedagogów nie mówię o tych, którzy nauczają rzemieślniczych rzeczy. To jest zupełnie inna sprawa. To powinno być ćwiczone codziennie i tak dalej, i tak dalej. Ale ci tak zwani od, od przedmiotów, Artystycznych, tak? Oni nie powinni robić przedstawionek co semestr, bo to jest nonsens, moim zdaniem. Oni powinni z nimi rozmawiać. I tylko. I nic więcej. Bo jak się robi przedstawienie, to zaczyna się myśleć efekt, o efekcie tego przedstawienia. I każdy z tych pedagogów nie chce się wydać taki, jakby to powiedzieć, no gorszy niż. X. Też chce się popisać. No właśnie, w jakimś sensie. I w rezultacie doszło do tego, że się zrobiły zawody pedagogów. To niedobrze. Ale znowu o tym punktowaniu bym powiedział. Otóż minęły lata tam w szkole teatralnej, i nagle z Tadeuszem Łomnickim to chyba było, było już, mi się zdaje. Ja nie miałem z nim zajęć, już, bo on miał tylko na pierwszym roku. Ale ponieważ on mnie dosyć dopuścił do, do, do siebie, zaproponował mi Brudershafta, ja wypiłem z nim Brudershafta i nigdy nie powiedziałem do niego Tadeusz. W, w osobistych kontaktach używałem form, bym powiedział, niedookreślonych, a no w teatrze mówiłem do niego Panie dyrektorze. I on mi kiedyś przy okazji pewnej naszej wędrówki wieczornej, czy nawet nocnej, powiedział takie zdanie. Gówno mnie obchodzi, co sobie myślisz. Ma być ciekawie. Koniec. Lata całe w ogóle zapomniałem o tym. Szukałem konsekwencji, że powinno się być konsekwencją. Miałem profesorkę Olę Śląską, której potem byłem asystentem, która wymagała żelaznych konsekwencji. Prawda, że jeśli człowiek raz się złapał tu za dwu albo cztero, dwugłowy tu. To, jeśli wstał z tego krzesła, musiał ten mięsień mu dolegać. Nawet jeśli to było znacznie, znacznie później. Konsekwencja. I ja tak starałem się być konsekwentny w tym. I potem nagle przypomniało mi się, co ten łom powiedział. Po latach. I myślę sobie, co to znaczyło. Po co ja o tej konsekwencji tak ciągle myślę? Przecież człowiek nie jest konsekwentny. W życiu nic nie jest konsekwentne. No chyba, że matematyka jest konsekwencją, ale, ale ja zupełnie się nie znam na tym, więc trudno mi powiedzieć, czy trzeba myśleć konsekwentnie, żeby dojść do czego, a może wariacko trzeba myśleć, żeby zrobić naprawdę coś. I... Pomyślałem, przecież on właściwie zaprzeczył tym zdaniem wszystkiemu, co w szkole uczyli. Bo powiedział, że nic go nie obchodzi, to o czym ja myślę. To znaczy wszystko, to, to, co inny profesor mówił, kazał pisać wypracowanie o tym, jaka to postać, nim się wejdzie na scenę. Że trzeba było pisać wypracowanie że wchodzisz na scenę, a jesteś tym człowiekiem, któremu się stało to, to w zeszły piątek, to, a przed chwilą, co było fundamentalnie istotne, to. Tymczasem on powiedział coś zupełnie innego. Główno mnie obchodzi, co myślisz, ma być ciekawie. A zatem powiedział, ma być ciekawie. Nieważne, co ja będę myślał, bo przecież Wic nie ma dostępu do mojego myślenia. On musi myśleć, że ja myślę konsekwentnie, a ja wcale nie muszę myśleć konsekwentnie, tylko mogę na przykład rozmyślać sobie o pszczole. Mhm. No. I w tym sensie rozumiesz, ta tradycja, diabli wiedzą co, bo tak, ten, to wypracowanie, no to ze Stanisławskiego wzięte i tak dalej, i tak dalej, wiadomo. Łom wydawałoby się, że też jest w szlaku od Stanisławskiego. Ale przecież powiedział coś, co temu szlakowi zaprzecza. Rozumiesz? Więc ja nie umiem mówić. Chciałbym móc odpowiedzieć na to, bo to mi trochę schlebia to, co powiedziałeś. Tak, ja jestem, czerpię z tradycji tych pokoleń przedem. No, i to, to jest niezwykle ważne i, i cenne, ale to jeszcze dopowiedz, jak w tej y, tradycji widzisz Gustawa Cholubka? Czy rzeczywiście to jest tak, że y, musimy żyć w, te, w tej legendzie y, ich przeciwieństw, y, jego i Łomickiego? Myślę, że podstawa tych przeciwieństw polegała, bym powiedział, na czymś bardzo, bardzo. Elementarnym, to znaczy e, oni po prostu prywatnie się nie lubili jak cholera. A e, podstawą tego było to, że jeden zazdrościł drugiemu. To znaczy, łom zazdrościł cholubkowi, nie wiem, że się urodził na zwierzyńcu, a jego ojciec był Czechem. Nie wiem, co. Może, wygląd, może wyglądu mu zazdrościł. Może tych kobiet, które. Chociaż Łomnicki też nie cheche, bym powiedział, jeśli chodzi o sukcesy u Więc nie wiadomo co. E, oni zawsze byli przeciwstawiani niby. Ale to przecież nieprawda, bo w gruncie rzeczy, jeśli się patrzyło na wielkie role, skupione role cholubka, to on z tego samego pnia szedł. Tylko oczywiście przy jego takiej, bym powiedział, strasznie żywej inteligencji, nie chcę powiedzieć, że łom nie miał, po prostu potrzebował innych środków, ale to jest właściwie tylko dobór, dobór środków. Oczywiście oni podsycali to, tę opinię o dwóch bogach. Łomnicki lubił powiedzieć o cholubku. Bogstwa. A znowu cholubek lubiło e, powiedzieć o, o Łomnickim. Cyrkowiec. Kuglarz. kuglarz. Byłem świadkiem kiedyś publicznego ta, spotkania, ta. gdzie Gustaw, Hol... gdzie spotkania poświęconego Tadeuszowi Łomickiemu, w którym ta. uczestniczył Gustaw Holubek i wyraził się, że to był kuglarz. No więc właśnie to trochę, żeby już oddać sprawiedliwość. W szkole ja głównie miałem przecież do czynienia z nimi. Otóż Łomnicki był nauczycielem żarliwym, a Holubek był nauczycielem. Cyniczny. To znaczy, bym powiedział, delikatnie mówiąc, nie przejmował się studentem. No, jest taka, to taka wspomnienie o nim, że miał mówić, że nigdy nie był dobrym pedagogiem, ponieważ nie umiał powiedzieć studentowi, że jest niezdolny. Ale może to nie. Może tak. Może tak. I pewnie nikomu nie powiedział, że jest niezdolny. No on po prostu od, odpuszczał to. Łom się wściekał. I próbował nawet z, najwin, z naj, najtwardszego drewna wycisnąć jakiś sok. Ech, cholera! A propos Tadeusza Łobnickiego, to już ostatnia kwestia, bo musimy przejść do Twojej historii w teatrze dramatycznym, ale czy y, 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 słyszysz jeszcze ten jego głos? Kto Ci dał dyplom? I tam padło. Grube słowo. Nie, nie, nie chcę, żebyś opowiadał te, te, tę anegdotę, bo, bo Słuchaj, ona jest znana, ja, ale. Ja to, ja to mam w oczach ciągle, to znaczy zamykam oczy i widzę tę scenę dokładnie, bo. Tego się nikt nie spodziewał, rozumiesz Tego się nikt nie spodziewał. Kazio Kudz, który reżyserował, on mi tak dawał do zrozumienia, że ja jestem coraz bardziej genialny, coraz lepszy i tak dalej. I nagle to padło. No na chwilę przed premierą. Kto ci dał? Dyplom? No ja myślę, że to jest potrzebne, to, że ktoś kiedyś takie zapytanie y, y, zadał i, i że do, do niego się wraca. No tak, szczególnie <śm> widzisz, że on się nie wahał powiedzieć studentowi, że jest niezdolny. Tak. No dobrze. Y, 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 to, 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 to osobną sprawą, osobnym, ważnym rozdziałem twoich początków była praca w teatrze na woli. Tadeusza Łomickiego. Później było kilkanaście właściwie lat pracy w innej wielkiej firmie warszawskiego teatru, czyli w Teatrze Współczesnym, w którym odnosisz sukcesy, grasz w, wie, w wielu ważnych i głośnych i popularnych przedstawieniach teatru, tego teatru, w zespole, który ma też swoją renomę, wiele, wiele znakomitych aktorów w tym teatrze gra, a jednak w 1993 roku bodaj postanawiasz stąd odejść i przejść do teatru dramatycznego, który już nie jest tym teatrem dramatycznym za Gustawa Cholubka jest teatrem po wielu, wielu trudnych przejściach. Piotr Cieślak obejmuje. Dyrekcję tego teatru. No, i chciałem się dowiedzieć, skąd ten pomysł, żeby porzucić taką firmę jak współczesny i przejść tutaj na nie wiadomo co. Bezpośrednim powodem mojego odejścia z teatru współczesnego, gdzie rzeczywiście ja miałem dosyć ciepło, tak bym powiedział, było to, że sobie uświadomiłem, że troszkę za ciepło jest. Ale może niedobrze powiedziałem, że to był bezpośredni. Bezpośrednim powodem było moje spotkanie z Erwinem Akserem, który co prawda angażował mnie do teatru współczesnego, ale już wiadomo było, że odchodzi i że obejmie dyrekcję Maciej Engler. Otóż on reżyserował Miłość na Krymie, mrożka a mnie obsadził w roli Wolfa. Wolfa, niemieckiego inżyniera. Tak. I... To, byłam, to było coś okropnego. To znaczy, nie chcę się tego opowiadać, tylko tyle, że bardzo długo trwały próby i delikatnie mówiąc sobie nie radziłem, tak to nazwijmy. Czemu akser, który strasznie delikatny człowiek w rękawiczkach, ale potrafiący boleśnie łagodnymi słowami dotknąć człowieka w bardzo czułe miejsce, dawał mi do zrozumienia, że się pomylił, że mnie obsadził w tym. I wtedy pomyślałem sobie, Żaliłem się Wiesławowi Mich Michnikowskiemu, który był moim druchem z lusterka obok w garderobie i sąsiadem z ulicy Kieleckiej. On mieszkał na rogu Kieleckiej i Narbuta. Powiedział, a co ty się dziwisz? Przecież on nie umie reżyserować. Ja mówię, co ty mi mówisz Wiesiek? Przecież was, was reżyserował przez 30 lat, prawie. Mówi, no tak, ale nigdy nie umiał. Pomyślałem sobie, to właściwie jest świetny moment, żeby odejść. I to się zetknęło z propozycją, jaką dostałem właśnie od Piotka Cieślaka. Czy by mnie nie interesowało przejście do na nowo, jak gdyby rozkręcanego teatru dramatycznego? Pomyślałem sobie. Tak, to jest dobra chwila, żeby powiedzieć sobie, tamten nie umie reżyserować, <głos> <głos> pójdę gdzie indziej, więc tak to wygląda. No tam miałeś taki e, e, epizod e, dwa lata bodaj wcześniej, kiedy gościnnie tutaj zagrałeś w Mewie Czechowa. Tak, w Andrzej Domanin Andrzej. Zaprosił Domani. i zagrałem Trigorina. <noise> tak. W Mewie, tak. Potem. Grałem jeszcze trigorina w teatrze. W Gdyni w Gdyni nad morzem. I jak była scena, że Trigorin wypływa na ryby, to wypływałem łódką na zatokę. To było mhm. bardzo przyjemne. I w Teatrze dramatycznym tutaj już za dyrekcji Piotra Cieślaka, no, masz okazję się spotkać z reżyserami, którzy no, wydaje się, że byli bardzo daleko od Erwina Aksera, bo tam bodaj jedno z pierwszych przedstawień, w których wystąpiłeś, to była historia o chwalebnym zmartwychwstaniu pańskim w reżyserii Piotra Cieplaka. I to był jego debiut. Warszawski, w Warszawskim Teatrze. On historię robił tam chwilę wcześniej w Teatrze Współczesnym we, we Wrocławiu. We Wrocławiu. Tak. A, a później jeszcze zagrałeś w Wyprawach Krzyżowych Białoszewskiego i w ptaszku Zielonopióry. No więc chciałem Cię zapytać o, o Cieplaka, bo on już był zapowiedzią tego nowego pokolenia twórców, reżyserów których później Piotrek Gruszczyński określił mianem młodszych, zdolniejszych. Ale to było pokolenie, które no inaczej jednak myślało o, o teatrze i wniosło też tro inną estetykę. I, no I chciałem się zapytać, jak ty tego doświadczałeś na przykład przy okazji spotkania z Cieplakiem? Muszę Ci powiedzieć, że to było niezwykle dla mnie cieka ciekawe. To znaczy, hmm, myślę, że oni nie byli tak odlegli, chociaż może, jeśli bym powiedział Ludwik René prawda? I, i mój dyplom, no to Cieplak to jest jednak 20 lat później. To jest człowiek, który przy całym swoim, swojej delikatności, bo to strasznie delikatny człowiek, przy nieagresywnym sposobie reżyserowania. Po prostu jest wychowany na innym świecie. No, świat się zmienił. I w związku z tym ci ludzie, którzy mieli, byli około trzydziestki, byli zupełnie innymi ludźmi. Mnie to ciekawiło. Ja też jeszcze nie byłem tak, tak znowu dużo starszy od nich. No, byłem trochę. I mnie ciekawiło to, jak oni myślą, jak oni myślą o repertuarze konkretnym. No, zderzenie z Białoszewskim to dla mnie było cudo, mm -hmm. dlatego że ja uwielbiałem jego poezję. Uwielbiałem. Zresztą powiem taką anegdotę, kiedyś czytałem jego poezję w, w klubie księgarzy, księgarza na, na, na rynku Starego Miasta. No i czytałem, czytałem. Jak to ja? Ja mam obyczaj obrzydliwy czytać Awista. To znaczy, ja te wiersze oczywiście znałem, ale ja czytam Awista, to znaczy nie przygotuję. Nie programuję. Jak to powiedzieć? Nie mam czegoś takiego, że wiem, co poeta chciał powiedzieć w wierszu. Mnie to nie interesuje zupełnie. Mnie interesuje ten moment, kiedy się śpiewa. Tylko. I podszedł do mnie profesor Sławiński i mówi, pan tak świetnie tego białoszewskiego mówi, na czym to polega? Ja mówię, ja panu powiem, panie profesorze, ja nic nie rozumiem. <noise> On po prostu mi nie uwierzył, ale to jest prawda, to znaczy mnie nie o to chodzi, żeby w poezji zrozumieć, co tam... On chciał powiedzieć, bo jakie ja mam prawo myśleć, co on, co on chciał powiedzieć? No. Ja nie jestem historykiem literatury, więc mnie nie, nie, nie musi obchodzić, czy on wtedy akurat miał kłopoty z żoną, jak to piszę, przepraszam, akurat może to nie bardzo dotyczy Białoszewskiego, co się działo w jego życiu, albo że stracił córkę, albo coś takiego. Nie. Mnie interesuje ten moment, kiedy śpiewam. Pamiętam, jak kiedyś oglądałem Rotiego, jak śpiewał. I też miałem takie poczucie, że ta chwila jest najważniejsza. Ta chwila, kiedy on otwiera usta, bierze oddech, tam wszystko pracuje, wszystko jak trzeba. Ten warsztat. I nagle głos Boga wychodzi. Czy to ważne? Ja go słycha, słucham po włosku. W ogóle mnie nie obchodzi, o czym on śpiewa. Tylko ten sam śpiew mnie interesuje. I to trochę podobnie jest z poezją, ale coś odbiegam od tematu. Trzeba no y -y, wyobraźio... stanowczo temperować, bo ja mam skłonność do gadulstwa. Ale to jest miła, miła sk skłonność. My... Ale bo grając wyprawy krzyżowe z Aleksandrą konieczną, e, oczywiście ta chwila też zapewne była e, ważna, ale no to jednak było coś innego. Co no jakby sposób przygotowania e, tych, e, tych ról, wyobrażenie sobie tych postaci tego świata, bo tam y, y, bo tam y, Piotr plak, to w, 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 wytworzył jednak, znaczy na, no jak, w, 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 w tym, w, w tym y, przedstawieniu, przełożył ten świat y, Białoszewskiego na pewną historię ludzi w, w, Was, prawda? Nawet bardzo. Powiem ci do tego stopnia, przecież w teatrze osobnym Miron, Miron Białoszewski sam i jego, i jego tam lechem fazy tam inni ludzie, oni zupełnie. Nie posługiwali. W tym sensie mówię, że to pokolenie, które przyszło, to znaczy Cieplak, potem Grzesiek, Jarzyna, oni w gruncie rzeczy byli, byli w absolutnie w tym samym nurcie. Bo Cieplak zrobił psychologiczne przedstawienie z tego zupełnie niepsychologicznego tekstu. Co zresztą spowodowało straszną rzecz, reakcję spadkobiercy na to przedstawienie, który nie mógł się pogodzić z takim, z takim wykonaniem białoszewskiego, ale myśmy mieli wielką przyjemność zgrania tego. Więc w gruncie rzeczy to było absolutnie na tym samym szlaku reżyseria cieplaka, tylko oczywiście no, sam tekst i pewne środki no to, że myśmy mieli jedno łóżko, z którego budowaliśmy. I rzeczywistość różną. No, to było wspaniałe przedstawienie. Mam w oczach wciąż obrazy, te, 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 te kwestie, na przykład z pani Koch, to, to prócz śród, prócz śród. To było, to było naprawdę niezwykłe przedstawienie, i całe szczęście, że zostało zarejestrowane dla teatru telewizji, chociaż wi 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 wiadomo, że że przeniesienie telewizyjne no to, jest, to jest przeniesienie telewizyjne ty, ty, tylko. Ale wspomnienie tego spektaklu e, ja przynajmniej mam niezwykle żywe. Piotr Cieplak no to jest jedna z tych postaci, Reżyserskich, z którymi się tutaj od razu zetknąłeś w teatrze dramatycznym, co w jakiejś mierze też było zasługą dyrektora Piotra Cieślaka, że on ich ściągnął. A drugą taką osobowością i też debiutantem w warszawskim teatrze był oczywiście Krzysztof Warlikowski, który najpierw zrobił elektrę, a później poskromienie złośnicy, w którym. W którym zagrałeś Petrukię razem z Danutą Stenką no i za całym zespołem. No i chciałem się dowiedzieć, no bo dzisiaj, no to Warlikowski, Warlikowski wiemy, prawda? No ale jesteś w stanie odtworzyć sobie to, to wspomnienie, jak go nie wiem pierwszy raz zobaczyłeś albo przynajmniej jak wyglądały te po, po, początki waszej pracy przy tym akurat przedstawieniu. Co wtedy sobie o nim myślałeś? Wiesz coś tak powiem na marginesie, że tak jak tak mnie podpytujesz, to nagle sobie uświadamiam, że ja dosyć dużo pamiętam. Jednak. No to wspaniale. Dosyć <grym> dużo <grym> pamiętam. A wydawało mi się, że nic nie pamiętam. Ale akurat Krzyśka Warlikowskiego pamiętam? Ponieważ. Jak to ubrać w słowa teraz? Ponieważ na początku myślałem, że on zwariował, a potem myślałem, że ja zwariowałem, a potem myślałem, że obaj jesteśmy lekko szurnięci, ale zacząłem sobie zadawać pytanie: no dobrze, ale to na, na tym daleko nie ujedziemy, jak jesteśmy obaj szurnięci. Myślę sobie tak, no, spróbuję się jakoś nauczyć tego języka, którym on do mnie mówi, ale dalibóg nie mogłem zrozumieć, no bo ja zadawałem pytania takie proste, dziecinne pytania. Zadawałem typu, ale dlaczego? No, i to było idiotyczne, dlatego że, że on nie wiedział dlaczego. A najgorsze, jak zaczynał tłumaczyć dlaczego, bo to już było tak jakieś koślawe, że do niczego nie mogło doprowadzić. To znaczy, lubię przywoływać takie, takie zdarzenie z Krakowa, że Wajda tam, jak reżyserował w teatrze, to, 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 to Przoniak go zapytał, tam no, o coś mówił, a on mówi: Musisz grać to bardziej ukośni. <noise> I to jest fantastyczne, ale oczywiście, jak doj dostaniesz takie, takie hasło i masz poczucie, że jednak pracujesz z kimś, kto nie jest wariatem, to idziesz do domu i musisz zrobić coś z tym. Co ukośnie? Jak ukośnie? No jednym słowem otwiera to ci w gwełbie różne, różne figle. No zaczynają się dziać. I znowu potem na końcu stoi Łomnicki. I mówi, a nie mówiłem? Ciekawie mam być. No więc ukośnie, to jest ciekawie przecież. Więc on do mnie mówił, i ja myślę sobie w pewnym momencie: nie, nie, to do niczego nie będzie prowadzić. Ja muszę robić to, co sam, sam wymyślam, a tylko żądać od niego, żeby on powiedział, czy tak, czy nie. On mi mówił: nie. No to ja szukałem bardziej ukośnie wtedy, I tyle. A potem jeszcze zrozumiałem, że on nie, nie, nie jest wariatem i on może nie, nie, nie ma jakiegoś błyskotliwego daru słowa, Krzysiek, ale na pewno on nie jest hochsztaplerem. A już wtedy był czas, że zaczynałem podejrzewać, kiedyś tego nie miałem, może to z wiekiem człowiek, że coś tu ktoś mnie zaczyna oszukiwać. Na mieście takie miałem, w telewizji miałem takie, że coś ktoś sobie robi ze mnie. Nie to, że personalnie ze mnie, tylko jakby z tej sprawy, którą jest teatr, ktoś nieuczciwie gra. A pomyślałem, że co do Krzyśka, jestem absolutnie pewien, że on gra czysto. To znaczy, on często nie, nie wie, o co mu chodzi. No ale mój Boże, ja też nie wiem o co mi chodzi yy, i nie jest to żadna ujma. Zrozumiałem, że on rzeczywiście reżyseruje z, z, z krwawicy własnej, z, jakiegoś, z jakiejś męki. Ja jeszcze na przykład wtedy przy, przy tym, przy... Yy, yy, po skromieniu złośnicy nie wiedziałem, że on jest homoseksualny czy biseksualny, nie wiem. Więc może jakbym to wiedział, to by dużo więcej, dużo rzeczy było dla mnie bardziej jasne. Ale nic. Ale wiedziałem, że on z jakiejś męki w środku reżyseruje, a zatem trzeba mu pomóc. To znaczy nie stawać mu w poprzek. Nawet jak nie rozumiem, co on do mnie mówi. No to na tyle mam swojego rozumu, żeby coś zaproponował, co ewentualnie on przyjmie albo odrzuci. A ten świat, który on wprowadził, no taki jednak niebywale postmodernistyczny, wtedy tak to się określało, prawda? Zupełnie inne inspiracje filmowo-muzyczne i inny typ bohaterów, no i przede wszystkim inna tematyka, inny, inny problem, no bo Poskromienie Złośnicy było przedstawieniem o... No w jakiejś mierze można pookreślić feministycznym, ale też właściwie genderowym jakby dzisiaj się no powiedział. No bardzo tak, mi się zdaje, tak. Tak. o ile pamiętam. Tak. I, i, I to było no jakby wtedy w naszym teatrze Coś zupełnie nowego. Jak się do tego odnosiłeś? Czy miałeś jakiś rodzaj rezerwy, czy, czy jednak uznałeś, że trzeba w to wejść w pełni? No mnie się zdaje, że już powiedziałem o tym, że tak. No, jak sobie uzmysłowiłem, że to nie jest oszust, czy się to jak najbardziej no, z kopytami wszedłem w to oczywiście. I bardzo żarliwie, żarliwie to do końca ta nasza współpraca była coraz, coraz lepsza taka i coraz, bym powiedział, bardziej żeśmy się ze sobą tak zaprzyjaźniali. No. To, to spotkanie było bardzo istotne. Ale jak to zawsze u Krzyśka po, po, potem, potem hmm, spowodowało różne między nami różne w takie rzeczy, jak, jak to powiedzieć nawet nie wiem. No trochę się kłóciliśmy, trochę... Trochę od siebie odchodziliśmy i trochę, żeśmy się stykali z powrotem. No ale raz go bardzo poważnie wyratowałeś w pewnej. No uratowałem mu skórę, bo ale to z tym musiałbym całość opowiedzieć, jeśli pozwoli. No proszę bardzo. Bardzo jest tak. długa opowieść. Potem ją wytniesz najwyżej. Nie, o, o, opowiadaj. Otóż skutkiem poskromienia z było to, że Krzysiek mi powiedział. My musimy razem zrobić kupca weneckiego. Ja myślę sobie, to jest poważna, poważna propozycja. Ja mówię, jestem do twojej dyspozycji. Kiedy? No, on mówi, w następnym sezonie. Ale już nie w dramatycznym. No to myślę sobie, czyszczę ten następny sezon, tak żeby mieć czas, żeby móc manewrować swoimi, swoimi zajętościami. No ale tak pół sezonu minęło i Krzysiek nie zadzwonił. Zbliża się ku końcowi, nie zadzwonił myślę sobie. Zaczyna dochodzić do mnie z miasta wiadomość, że Warlikowski chyba rozpocznie próby burzy w Teatrze Rozmaitości. Omyślę sobie. Dobrze. Szajlok nie, no ale Prospero, no to nie jest taki z, zła zmiana. to Dobrze, dobrze. No więc czeka, myślę sobie, to już teraz zadzwoni. Rzeczywiście dzwoni. Dzwoni któregoś dnia i mówi: y, Pewnie doszło do ciebie, że będę robił burzę. Mówię, doszło. Chciałbym strasznie, żebyś zagrał u mnie Antonia. Pa! Odłożyłem słuchawki. Dzwoni po chwili. Mówi: Coś przerwało. Ja mówię, no. Więc y, chciałbym, żebyś zagrał u mnie Antonia. Pa! Odłożyłem słuchawki. Znaczy, przerwałem połączenie, bo to już chyba były komórki wtedy. Dzwoni po raz trzeci, mówi: A, to ty przerywasz. Ja mówię: Ja. No, dlaczego nie chcesz? Ja mówię: Nie. A kto gra Prospera? Mówię. Janusz Gajos. Mówię: winiszuję. A co ci się nie podoba? Ja mówię, Nie, nie, nic. Sam wybrałeś, czy ci grzesiek narzucił? <laughs> Sam. No dobra. To nie będziesz grać, grał Antonia? Nie, nie będę grał, Antonia. No i ty, No i potem już tylko. Słyszę, że Janusz gra, że próby się toczą, próby się toczą, próby się toczą. Minęło. No nie wiem, z, z pół roku. Telefon. Dzwonił Warnikowski. Mówi, ratuj. Janusz dzisiaj złożył rolę. A, kwiatku. Nie mówiłem ci, że źle ob obsadzasz to? No mówię, a ile skreśliłeś tekst? A on mówi niewiele. <grych> mówię, oj, nie dobrze. Ale mówię, no to ja muszę przeczytać tekst, bo ja muszę na świeżo się zastanowić, czy jestem w stanie w ogóle pamięciowo podejść do tego. No i słuchaj, jak wiesz, się zgodziłem. I jak wiesz, wyszło to nawet może korzystnie. Ale jedno pozostało niezmiennie, ponieważ nie przepracowałem całego okresu tak jak sportowiec, który buduje formę swoją, to potem już nigdy, aż do końca, aż do telewizyjnej, telewizyjnej rejestracji, nie miałem przyjemności zgrania tego. Czułem się jak, jak, jak facet, który wchodzi na zastępstwo i w gruncie rzeczy nie wie, gdzie ma ze strachu zrobić. No, gdzie ma narobić najlepiej w majtki. Nie, nie, po prostu już nigdy nie miałem przyjemności. No tak. No ale to. to, 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 to jakby to powiedzieć, no dobrze tobie świadczy, że. że Wyszedłeś naprzeciw mimo wszystko tej jego sytuacji. Ja nie wiem, czy dobrze. Raczej sobie myślałem, że jestem jednak wariat. No dobrze. Wspominamy Twoją pracę z Piotrem Cieplakiem, z Krzysztofem Warlikowskim. No i oczywiście kolejna niezwykle ważna postać, być może najważniejsza, czyli Krystian Lupa. A tutaj e, rozmawiałem już czy, czy, czy np. z panią Jadwigą Jankowską-Cieślak, czy z Małgorzatą Niemirską, które wspominały z, pracę z Krystianem Lupą. E, bardzo dobrze ją wspominały. Natomiast taki w, się pojawiał w, wspólny mianownik, że, e, no, że to się nie da tak łatwo opowiedzieć, na czym to wszystko polegało. Roz, rozmawiałem z Mają Komorowską, która jednakowoż bardzo szczegółowo tę swoją współpracę z Krystianem Lupą analizowała. Ale chciałem ciebie zapytać, co to było dla ciebie za doświadczenie aktorskie, może życiowe? To spotkanie z Krystianem Lupą. Ja tylko przypomnę, że najpierw zaczęło od powrotu Odysa, i to też był debiut, jeśli tak można powiedzieć, reżyserski Krystiana Lupy w, w Warszawie. Bo on wcześniej nigdy nie robił żadnego przedstawienia w Warszawie, co też jest kolejną zasługą Piotra Cieślaka, że go tutaj sprowadził. Później było słynne wymazywanie. I jeszcze jeden spektakl z tego planowanego e, tryptyku. E, no właśnie, tryptyk i, i, i e, to się dokładnie nazywało... E, ojej, persona chyba. Persona, tryptyk, Merlin, tak. Ta. Trzy, trzy spotkania twoje z Lupą. E, no więc powiem tak. O tym jest trudno opowiadać, dlatego że, wiesz, diabli wiedzą, e, e, jak, to, jak to skodyfikować wszystko, co to jest. To jest tak, jak, jak wiesz, ocierasz się o geniusza i myślisz sobie, no, no i co? Gdzie mogę się do niego przyssać, żeby wy, wypić mu trochę krwi, trochę talentu? Nie wiadomo. W moim wypadku to było tak. Krystian, jak się pojawił w teatrze, to ja po prostu byłem szczęśliwy, jak prosie w deszczu lewny. Jak się dowiedziałem, że będziemy razem robić powrót Odysa. I tym Odysem będę ja. Oczywiście nie wyobrażałem sobie, że może być ktoś inny, ale jakoś zgodnością bym musiał to znieść. Ale to byłem ja. I to było, to było przedstawienie, które Krystian powtarzał po swoim powrocie Odyca z Teatru Starego. Gdzie tak, Jerzy Trela grał y, Odyssa. Tak, tak, Jurek Trela grał Odyca i to też było dla mnie miłe oczywiście. I to była przygoda świetna. Krystian po prostu miał to, y, to trochę tak można powiedzieć jak z akserem. było, że Axer Ba, na przykład trzy miesiące spędzał nad pierwszym zdaniem trzech sióstr. Ojciec umarł przed rokiem i wszystko trwało 8 miesięcy, zanim doszłab do premiery, a potem jechał do Burg Theater, opisywanym przez Bernharda i tam robił w sześć tygodni przedstawienia. Więc tu było to, że on robił szybko, dlatego że to było... Przeniesienie w jakim w jakimś stopniu, nawet po prostu pewnie. Prawdziwy Krystian zaczął się od wymazywania. No i tu już zaczęły się kłopoty, jeśli chodzi o mnie. Ja mam taką cechę, że ja nie, mogę, nie umiem pracować w stresie. To znaczy, sytuacja, kiedy jest napięcie na scenie. Albo napięcie między reżyserem a z aktorem, jest dla mnie absolutnie nietwórcza. To znaczy, ja wtedy nie jestem w stanie wydobyć z siebie nic. Mimo, że raczej. Ja nie jestem mimoza, a jednak nie. Ja, ja lubię, bym powiedział, się przyjaźnić z ludźmi, z którymi robię te. On taki stres wytwarzał. Ja dojdę do tego. On był bardzo przyjazny, to znaczy on sam. On sam po prostu bajka. Ale problem jest w tym, że Krystian jest w pakiecie. To znaczy. Krystian jest w pakiecie z Piotrem. Z kibą. Z kibą. I tu zaczyna się, otóż zaczyna się, bym powiedział, sytuacja małżeńska, to znaczy, reżyser, który reżyseruje swoją żonę, gwiazdę. To zaczyna wytwarzać napięcia, które ja, ja odmawiam uczestniczenia w nim, dlatego że to są już nie artystyczne rzeczy, tylko to są prywatne. To znaczy, rozumiesz, nagle ja obcuję z histeriami domowymi. Ja nie chcę z tym nic nie mieć, nic wspólnego. Oczywiście to na początku za, zaprocentowało wielkim przedstawieniem, jakim było wymazywanie. Więc jakoś to człowiek zgryzł w sobie. Ale ponowne spotkanie przy, przy Merlin. Merlin już było dla mnie nie do wytrzymania po prostu. I ja powiedziałem sobie, Nigdy więcej z Krystianem nie będę pracował. A już z całą pewnością w figurze, że, że Piotr będzie w obsadzie. Ale mnie się zdaje, że nie może Piotra nie być w obsadzie. Już w tej chwili, znaczy, nie zdarzają się takie, takie rzeczy. To jest po prostu dla mnie nie do, nie do wytrzymania. Ale są tacy ludzie, tacy aktorzy, którzy uwielbiają sytuację stresu. Bo jak nie ma stresu, to są kompletnie nietwórczy. Na przykład powiedziałeś o Mai, która dosyć szczegółowo opowiedziała o, o pracy z Krystianem. No oczywiście Maja kłóciła się z nim w sposób straszny, a trafiła kosa na kamień, bo Krystian gaduła i Maja może jeszcze większa, więc po prostu coś okropnego, że oni się nie pomordowali, to cud boski jest zupełnie. Z całą miłością do Mai mówię. Ale ona właśnie tak potrafi wtedy, jest najbardziej twórcza. Mówię, to wszystko się zdarzyło przy wymazywaniu, więc przy dziele i to wszystko rozgrzesza. Ale już potem nie mogłem, nie mogłem tego wytrzymać, a już szczególnie jak uświadomiłem sobie, że z tryptyku nie będzie, że tryptyku nie będzie tylko będzie duptyk za przeproszeniem, bo chrystian zaczął sobie zdawać sprawę moim zdaniem, z tego, że jeśli jak zrobi spektakl o Gurdziewie, to musisz zrobić spektakl o sobie. I ty zdaje się miałeś... To nie By... było do końca no. pewne. Ja liczyłem, że, że ja Gurdziewa, ben... no bo kto? Jeśli nie ja, to kto? prawda? No zawsze u Krystiana może grać z Kiba, ale Gurdziewa bardziej ja przypominałem ale zrozumiałem, że on nie może tego zrobić, dlatego że on nie może jakoś tak gloryfikować specjalnie Gurdziewa, bo to nie jest tego typu postać. Ale jak go będzie strasznie polemiczny z tą postacią, to będzie polemiczny ze, ze sobą, bo Krystian jest w jakimś sensie Gurdjiewym. No i to było ostatnie, ostatnie spotkanie nasze i ja zupełnie... Nie tęsknię do Krystiana, tak jak zaczynałem z wysokiego C pracę i po prostu w euforii, tak kończyłem, bym powiedział, jako mocny sceptyk tego wszystkiego i zupełnie... Ale nie ma nic, nie ma nic takiego, nie, nie wyniosłeś z tej współpracy nic takiego, co by było dla Ciebie jakimś odkryciem, coś, co by pokazywało jakieś nowe Twoje możliwości jako aktora, ot, otwierało na coś oczy? No to jest pytanie dobre. Ale ja ci powiem, że ja znam krótką na nie odpowiedź. Mm. Nie. A to. No to rozumiem, że to było jednak trudne dla ciebie doświadczenie i pewien zawód, jak rozumiem. Oczywiście znaczy, ja nie, nie traktuję tego w takich kategoriach, że zawód. To jest tak, no, z jednym reżyserem chcesz, chcesz się spotykać, a z drugim. Nie zupełnie chcesz, a z trzecim właściwie sobie nie winszujesz. I tylko jakieś specyficzne sytuacje są takie, że no, no dobra, zagram. Nie, a zawód nie. No, 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 po prostu myślałem rzeczywiście, że on mi pootwiera klapy. Wiesz, ja widziałem, jakie role u niego budują aktor. Ja widziałem, jak Chudziak u niego grał. Chudziak był moim e, w Krakowie kończył, kiedy ja kończyłem mm -hmm. w Warszawie. Myśmy się znali, wiedzia, wiedziałem. To jest oczywiście trudno tak powiedzieć. Ja, ja wiem, co mniej więcej potrafią ludzie. Oczywiście potrafią. Przychodzi reżyser, który to wszystko otwiera innymi narzędziami i nagle się okazuje, że w ogóle nie znałeś człowieka, więc to jest strasznie trudno mówić. Ale fakt pozostaje faktem, że ludzie u niego grali fantastycznie. Ja mam na to, nawet na ten temat swoją teorię, ale ja nie bardzo chciałbym, wiesz, mówić o tym. Chociaż oczywiście korci mnie to. Bo mogę skrzywdzić kolegów, ale ponieważ to na, wewnątrz teatru naszego. Mm -hmm. Mnie się zdaje, że u Krystiana byli najlepsi, i role wielkie robili aktorzy, słabi. To znaczy. Uznawani za słabych. On takich aktorów umiał wynieść. Takim przykładem była, był, był, był właśnie Andrzej. Kto wie, czy tak samo nie otworzył Małgosi Chayeskiej, która potem nagle się rozwinęła strasznie. Więc on na pewno był inspiracją dla wielu, wielu aktorów, ale w moim wypadku nie. A w sensie jeszcze ciekawy, bo on jest mędrzec przecież, Krystian. A w moim wypadku ja po prostu nie, nie, nawet bym powiedział, wściekało mnie to, co on pisał, że tak, wiesz, bez... Jest pewien rodzaj pychy takim, też w długości przedstawień na przykład, ale też w tym, że pisał i tak jak, wiesz, wszystko, co mu skapnie z głowy, to on pisze. To jest, dla mnie to jest okropne, rozumiesz? że jeśli się nie, pod, nie poddaje tego analizie takiej własnego umysłu, to to jest jakieś pyszałkowate, się robi nie do wytrzymania. A w jego, w jego pisarstwie tak jest, niestety. On ma takie określenie, czasami mówi, że z czymś nie dialoguje. Więc wygląda na no to, że... To ja że ty nie, z nim nie dialoguję, nie dialogowałeś. Na pewno. I myślę, że to... Nie, znaczy to nie można mówić o wi, winie czy nie, chyba. Po prostu nie, nie, nie nadajemy na tych samych falach, zdecydowanie no dobrze. Kolejny, myślę, że istotny pewien rozdział, czy pewne doświadczenie Twojej pracy w teatrze dramatycznym, mianowicie Becket Antoniego Libery. Bo to były trzy, trzy spotkania: szczęśliwe dni, a najpierw czekając na Godota i, i końcówka. No, i chciałem się dowiedzieć, bo no, wiemy wszyscy, jakim znawcą Beketa jest Antoni Libera i jak to się przekłada na jego, na realizację przez niego sztuk beketowskich w teatrze. A ty, jak na to patrzysz okiem? Aktora, który w tych spektaklach brał udział, czy to było dla ciebie jakoś istotne doświadczenie? Miałeś z tego przyjemność? Czy to była jednak męka, żeby się poddawać tej, tej dyscyplinie, temu rygorowi tej... i tak dalej? To jest ciekawe. Marzyłem zawsze o tym, żeby przyszedł ktoś, kto nie, 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 nie mówi, że jest znawcą Beketa, tylko ktoś, kto przeczytał sztukę i powiedział, co tu ty, didaskalia, co ty, didaskalia, wypieprzyć te didaskalia, zaczynam, robimy to zupełnie inaczej. Marzyłem o tym, no ale nie dane było mi. Zresztą, o ile wiem, nikt tak specjalnie się nie zabiera do tych tekstów żeby je rozszarpać. Antoni miał przyjemną cechę, że można było go zapytać o, o coś, o znaczenie i on po prostu umiał zrobić na ten temat wykład. Mnie nie przeszkadzało zupełnie to, że on, mając oczywiście bezpośredni numer do Becketta, więc on się konsultuje cały czas, z tym, że Beckett mu tam mówi, że to musi być po trzech sekundach. Mnie to się raczej podoba. To znaczy, oczywiście mówię, marzę o tym, żeby ktoś zrobił inaczej Becketta, ale jako aktor ja się chętnie w takie w takie, wiesz, wędzidła wkładam, bo jak już włożę te wędzidła, to wtedy mogę to rozpychać i tu bombel jakiś wyskakuje i tam bombel i tak dalej. Ale mm, szczególnie przy, przy, spektakli, przy spektaklu maj, absolutnie miałem takie poczucie, że Antoni oszalał. To znaczy, oszalał w tym sensie, że on nie, nie w ogóle nie idzie za tym, co maja chce zrobić, tylko za wskazówkami Becketa. W tym sensie, jak się mówi o, 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 o Antonim, że on jest reżyserem, to bym powiedział, ja lekko tak się podśmiewam z tego. Ale ja się w ogóle teraz z Antoniego niego podśmiewam. I mówię to wprost do kamery, tylko nie wiem, do której. Nie podoba mi się co teraz ich, ich. Ich mówię o tych intelektualistach prawicowych. Ich stosunek do tego, co się w Polsce dzieje. Nie podoba mi się. No dobrze. E, wróćmy do, do tego. E, nie poszedł więc za mają. Maję, Maję próbował, próbował e, no, tresować, tak jak, jak, jakby, jak to było zapisane u Beketa. To nonsens. Bo ona jest w sytuacji, że po, w pierwszej części jest zagrzebana do pasa, a w drugiej do szyi. To ona i tak nie poszaleje specjalnie. <grym> Rozumiem. A ona w swoim w swoim szalonym tym temperamencie aktorskim, mogła otworzyć znacznie więcej przestrzeni niż, niż nawet Beckett wymyślił. Ale mi się wydaje, że, że też tam mogła być różnica natury interpretacyjnej. To znaczy Maja Komorowska troszkę inaczej chyba myślała o tej postaci niż Libera. Na pewno inaczej. Na pewno inaczej. I ja uważam, że on popełnił błąd straszny, chociaż bardzo to dziwnie mówić, tak? W, w przytomności spektaklu, który idzie od 20 lat. 5 nawet. Nawet 25, proszę bardzo. Ja już mówię, my się spotykamy z Mają. I, I ona mówi to już ostatni sezon, kiedy ja to będę. Ja mówię, nie możesz, my musisz to grać, aż umrzesz. No tak, ona bo ty, za, się... ty zaczynałeś z nią, w, 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 byłeś w tak, premierze. Potem później za, mnie, za mnie były zrobione zastępstwa w czasach, kiedy pracowałem więcej w, na mieście, a potem wróciłem do maii jak, jak, jako mąż, który wraca do swojej żony. No, no właśnie. A, i, i, bo to też myślę jest. I, to, 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 tak sobie myślę, no, wyobrażając sobie aktora, że to jest też ciekawe do, 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 doświadczenie, zagranie tego y, spektaklu, no bo po pierwsze przez te tam półtorej godziny czy ile y, właściwie Ciebie nie widać, a wygłaszasz tam ledwie parę kwestii, trochę mruczysz, no i później masz ten wspaniały finał, kiedy wychodzisz z tej jamy swojej i zmierzasz tam w kierunku tej żony, ale nie, nie, nie spotykacie się i gaz, światło gaśnie, i partnerujesz Maji Komorowskiej. Jak to jest? Jak to jest być tym William? Też. Maja Komorowska to jest w ogóle osobny rozdział w moim życiu. Ja popełniłem taką książkę z Mają Jaszewską, Nasza rozmowa taka, która trwała 4 lata. I wyszła taka książeczka. Maj, dałem w prezencie tej książeczkę. Ona mnie tak obrugała, że jest jedno zdjęcie nie? i w ogóle o niej nie mówi. I ja musiałem powiedzieć, że Maju to tobie będzie cała książka. <noise> Więc moje spotkanie z Mają było we współczesnym oczywiście. Przy trzech siostrach. Ona grała Olgę wtedy. Ja grałem czwartą siostrę, czyli Andrzeja Prozorow. Fantastyczny. No i w, przy, przy człowieku słoniu i tak dalej, i tak dalej. Więc my się z Mają znamy strasznie dużo lat. Natomiast powiem ci, z tymi szczęśliwymi dniami jest tak, że ja tam leżę z tyłu, ale leżę cały czas na scenie. I ja po prostu czasami są dni, kiedy ja, znając ten tekst na pamięć właściwie, chyba mógłbym już zagrać <laughs> tę kobietę. Czasami Maja mnie tak zaskakuje w tym, co robi, że po prostu... Jestem, jestem, przede wszystkim jestem szczęśliwy wtedy. Pomyśl sobie, 25 lat, jak mówisz, i ona czasami dobywa jakichś takich nawet, nie to że znaczeń, bo tam to jest bogate w znaczenia straszne, ale jakieś intonacje, jakieś zawieszenia, jakieś pauzy nawet, które. Strasznie, Antoni liczył. Raz, dwa, trzy, cztery. Musi być koniec pauzy, i tak dalej. I to jest dla mnie coś fenomenalnego. Ona wie, że część, część jej, jej spektakli jest dla mnie, mm -hmm. bo ja dobrze znam to. I muszę powiedzieć, że naprawdę to jest dla mnie fascynujące. To znaczy. Ona, już nie mówię, że oczywiście z wiekiem ona po prostu bardziej przeraźliwie to gra, mimo że coraz więcej błaznuje na całe szczęście, bo to jest błazeński tekst przecież. Mhm. Więc czekam z utęsknieniem na naszą wspólną śmierć na scenie, naprawdę. Wspaniałym partnerem jesteś po prostu. Ja myślę, że koledzy nie powinni narzekać na mnie jako na partnera, bo ja, byłem, ja jestem partnerem, e, ponieważ jak mówię, nie potrafię pracować w stresie, więc ja jestem partnerem wygodnym. Raczej e, chyba pomagam k, e, partnerom niż przeszkadzam. Mhm. Chyba, że ktoś bardzo myśli o sobie. No to wtedy mogę być, mogę być trudniejszy, ale... A jeszcze yy, nawiązując do tych beketowskich doświadczeń, podobno nie chciałeś już grać końcówki. Słuchaj, to jedna z bardzo niewielu, a może jedyna rola, z którą miałem kłopot tego typu, że nie mogłem się z niej wyzwolić. To znaczy, ja lubię jak. Yy, nawet najbardziej wchodząc w postać, którą gram, jeśli pójdę już do garderoby, zejdę ze sceny. To lubię, że to już jest poza mną. To znaczy, że, że wychodzę z teatru i wsiadam do samochodu jako Ferency, a nie jako ham z, z końcówki. A tu się zaczęło dziać coś niepokojącego. Nie to, żebym tak wariował strasznie, ale jakiś nastrój tej roli. Jakiś, jakieś przygnębienie z niej wynikające zaczęło mi towarzyszyć w drodze do domu i w domu. I pomyślałem sobie, to jest, zaczyna być niebezpieczne. To zaczyna być niebezpieczne. Nigdy mi się to nie zdarza. Czasami piłem kieliszek wódki, żeby się wy, 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 wydostać do, do cywila, że tak powiem. Ale tutaj było coś, mówię, że, że ta aura, nie to, że ja nagle byłem hamem w domu, nie broń Boże. Ale taka aura przygnębienia, która oczywiście w domu jest nie do zniesienia dla ludzi, z którymi siedzisz. I postanowiłem tego nie grać już więcej. I rzeczywiście przestałem to grać. Kolejny taki rozdział twojej pracy to w trakcie dyrekcji Pawła Miśkiewicza. Grasz. Parę też dużych, głównych ról w jego, w okresie jego dyrekcji, ale później, jak tak patrzyłem na chronologię, to w pewnym momencie właściwie już znikasz tutaj z teatru yy, dramatycznego. Yy, grasz w innych miejscach. Yy, czy to się wiązało z tym, że. Nie wiem, ta pro, ta, taka wyrazista yy, yy, propozycja yy, Miśkiewicza tutaj w teatrze, no, by, by użyć znowuż tego samego określenia. Nie dialogowałeś z nią, czy, czy co to było? Rozmyślam nad tym teraz. Lubiłem bardzo Pawła i to było, wiesz, takie. Yy... Jak na moje poczucie teatru, on był zbyt progresywny, to znaczy, ja nie rozumiałem tego. Nie rozumiałem, że na przedstawienie muszę iść korytarzami tam do jakiejś sali i tam siedzi pięć osób, żeby obejrzeć jakieś wypociny. Nie, 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 nie chcę jakby recenzować tego nie chcę. Po prostu ten rodzaj teatru w ogóle mnie nie, nie miał czym zabrać. Ja ci powiem anegdotycznie, w tym pergencie, który uważam za stosunkowo. nie, no nie chcę recenzować tego, ale no udane przedstawienie. Oprócz tego, że do dziś bardzo trudno mi zrozumieć, dlaczego jest trzech pergentów. Ale. Część tego perygenta była grana tam w foyer w, przy kolumnach tych wielkich podtrzymujących sufit. I na którejś z prób Krzysiek Dracz w desperacji już, ponieważ nic nie, 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 nie mógł się porozumieć z reżyserem, wskoczył na tę kolumnę i wszedł na górę, ale to było z desperacji. I to najlepsza jest, najlepsza scena tego, tej części. To o czymś mówi oczywiście, o, oczywiście mówi też o, o pewnej jakby takiej ym, stronie teatru zabawnej. Antoni Libera kazałby mu zejść i już nigdy by się nie, nie wdrapał tam. Ale Miśkiewicz powiedział, świetnie, to jest świetne i to rzeczywiście było świetne. A że się urodziło z beznadziejności, z wiesz, z męki strasznej. No tak, można powiedzieć, że rzeczywiście ja nie mogłem się skomunikować z tym teatrem. Ale grałeś u jednego reżysera, co prawda nie w teatrze dramatycznym, który nierzadko odwoływał się do takich intuicji aktorskich, jakichś sytuacji niezaplanowanych, nie a w każdym razie niewymyślonych. Myślę tutaj o Jerzym Grzegorzewskim, bo to jest pewien rodzaj, Twórczości. Ale wiesz, jak to jest. To jest tak. Jurek, wszyscy zresztą, którzy z nim pracowali, go znali, uważali go za artystę. Kropka. Jurek, Grzegorzewski, nie musiał się tłumaczyć z tego, dlaczego coś. Jeśli. Jurek wstawiał, nie wiem, pantograf na scenę, to nikt nie pytał, dlaczego pantograf przecież nie jesteśmy w zajezdni. <śm> Rozumiem. <śm> Jeśli Olo Łukaszewicz grając Żyda w weselu, tym z 2000 roku, w którym właśnie ja grałem, dziennikarza, mówił do Jurka, że to jest straszny problem, ten stosunek Żyd-ksiądz w tym, że to jest straszliwe. E, to twarz Grzegorzewskiego po prostu wyrażała <laughs> największe nieszczęście, jakiego może spotkać. I on tak słuchał 10 minut Ola i powiedział Olu, ale jakie on będzie robił miny. I nikt się nie obrażał. Nawet Olo się nie obraził za to, tylko powiedział, no nie, z tobą nie można rozmawiać, ale już nigdy nie, 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 nie zbliżał się do tego, bo wiedział, że to nie. Jak pierwszy raz żeśmy przeczytali wesele na pierwszej próbie, to Jurek musiał coś powiedzieć jako reżyser. I tak. I nie to przecież, że on nie umiał mówić, bo to nieprawda. On oczywiście. Kreował się na takiego trochę milczka. też, Ale tak się zmarszczył. I powiedział. A wiecie panu, państwo, że to tak będzie. Kraków się będzie wyłaniał. Tak? To zresztą nie, nie, nie stało się. I potem tak zrobił pauzę. I powiedział, jaka szkoda, że ja tego Państwu nie mogę narysować. No tak. No ale każdy mniej więcej wiedział co w weselu. Tak, Jurek, oczywiście. No nagle mogłeś wziąć cokolwiek. No. Ale dobry reżyser to ma. Wajda przecież, jak Jurek Radziwiłowicz przyszedł z Siekierą, jak grał na pierwszą próbę Raskolnikowa, to natychmiast się uwiesił na tym. Tak. Reżyser. Się uwieści na, na, na pomyśle aktora. Oczywiście, jeśli on jakoś koresponduje z tym jego myśleniem, bo jak jest zupełnie, zupełnie. U Jurka zresztą mógł być zupełnie od sasa, bo on, jeśli mu się to spodobało, to akceptował to. Tak. No, Grzegorzewskiego wspominam z rozczuleniem właściwie, bo to był człowiek niezwykły. Niezwykły człowiek no, rozpił się, ale już potem nie mógł bez, bez, bez wódki robić tych przedstawień, więc to coś za coś było. To się przecież w teatrze często zdarza. E, najlepiej o pewnym stosunku do niego mogę chyba to zacytować. Może hmm. Baśka Hanicka mnie nie zabije za to. Jak się dowiedziała, że on umarł, to powiedział to chuj. No. I to jest coś, coś, to jest wyznanie miłosne przecież. I myśmy w jakimś sensie wszyscy kochali Jerzego i w gruncie rzeczy no tak trochę współumieraliśmy z nim. No, w, w, wróćmy jeszcze do teatru dramatycznego, no bo nie, 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 koń wiele nie, się nie kończy się twoja historia w tym teatrze. No tak na przestrzeni ostatnich już ładnych paru lat takim reżyserem, z którym chyba najczęściej pracujesz tutaj, to jest Wawrzyniec Kostrzewski. Jak z nim jest pracować? I... Ja mam takie poczucie, że wiesz... Trochę tak jak z Krzyszkiem Warlikowskim miałem, że miałem takie przez chwilę poczucie. Nawet nie, miałem taki okres, że po prostu myślałem o nim jako o moim synu. Z Wawrzyńcem mam to do dziś. E, że myślę, że w naszych spotkaniach, które były szalenie dla mnie takie bym powiedział, nie wiem, jakie słowo najlepsze. Miłe po prostu, miłe spotkania to były. Myślę, że pomagałem mu w, 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 w tym, w zrobieniu spektakli ciekawych. Więc mam taki czuły stosunek do niego, mimo że tak haniebnie mnie potraktował w związku z królem Liry. Chciałeś? No, oczywiście żartuję sobie, bo, bo ja się trzymam zasady Lorensa Oliwiera, że króla Ira trzeba zrobić przed pięćdziesiątką, a potem można go już tylko grać. No, i yy, po, poza tym, no, yy, że nie w całości, ale w jakiejś części byłeś tak, królem Tak, Lirem. ja tu i ówdzie grałem, <laughs> grałem pewne. Wiesz, Warlikowski bardzo dał mi dobre, dobre, dobre rzeczy do nekrologu. Bo ja śmiało mogę napisać, że grałem u Warlikowskiego Króla Ira, Szajloka, e, Otella. Rozumiesz, więc to nie jest źle. Prospera. Prospera, tak, Petruccia. No, daj Boże zdrowie, powiem ci. Co? Daj Boże zdrowie. <grychy> eee, je, je. Grałeś wiele jeszcze innych tutaj ról z, i, i z, u innych reżyserów. Czy masz jakieś szczególne wspomnienie o jakiejś z tej roli, nie mówiąc o tym, że też reżyserowałeś? A, zrobiłem jedną przedstawienie. Tak, tak. Ale czy z tych spektakli, o których tutaj nie wspominaliśmy w tej rozmowie, masz jakieś szczególne wspomnienie, które warto, warto przedstawić, zachować? Jak, jak mówię, wychodząc z teatru, przedzierzgam się w Adama Ferencego i lubię ten stan, kiedy jestem nim, a nie postacią, którą gram. Ale opowiem pewne zdarzenie znaczące bardzo, bo podkreślające pewną ulotność tego, o czym my w ogóle rozmawiamy tu. Teatr. To jest teatr. My jesteśmy teraz aktorami. Co prawda, kamery. Ale jest ona, która na nas patrzy. I Tomek tam siedzi. Teatr. To jest teatr. Przed laty na scenie. Na dużej scenie tego teatru robiliśmy z Antonim Liberą czekając na Godota. I miałem poczucie, że ten podso, którego grałem, że ja go tak trzymam za mordę, że ja nie mogę się pomylić, bo ja to mam. W sobie już. I była próba generalna trzecia, na której na można było zaprosić widzów. I był, była, była na tej próbie generalnej Małgosia, moja żona. I był również Erwin Axel. I... Ja wszedłem na scenę i po prostu myślałem, że jestem na takiej poduszce pod stopami. Po prostu frunąłem po tej roli. Potem przyszedł do mnie Akser. Hezlis Dank. Jak wiemy Akser się urodził we wiedniu. Bardzo mnie komplementował. A potem podeszła moja żona i powiedziała, no wreszcie, wreszcie. była zadowolona. A potem następnego dnia była premiera. Axera już nie było, ale Małgosia była. I ja pierwszy raz wchodziłem na scenę, chodzi, wchodziłem z liną tam... W, Ciągnął Sebastian te, 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 te liny, ja w takim pląsającym krokiem wchodziłem i wyskoczył mi z butonierki zegarek. Pomyślałem sobie: katastrofa, klęska. Ale co, klęska? Włożyłem zegarek i jadę. Ale nie unoszę się, tyle jadę. Potem jest koniec. Przychodzi reżyser do mnie. A, a, o, 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 a ja swoje wiem. Ale niestety przychodzi do mnie moja żona i mówi. No niestety. Ja mówię no. I to bardzo dobrze opisuje istotę teatru. Nie wiadomo na czym to polega. Dziś. Jesteś, jest, wszystko się składa w jakąś nieprawdopodobną rzecz. A następnego dnia niby się składa, ale czujesz, jakby się akustyka zmieniła. Przecież wiesz, że się nie zmieniła. W tobie ciśnienie też. No, przecież, no co to? No. Nie wiadomo, na czym to polega. I w gruncie rzeczy to dochrapywanie się istoty tego, co ty przecież bardziej rozumiesz niż ja, bo jesteś człowiekiem, który próbuje do tego, do tego się dostać jakoś przy pomocy głowy albo emocji, wszystko jedno. Ale to jest niezbadane, to znaczy wiemy, że to musi tam przejść, tu, że to współgra i tak dalej, ale co to się zdarza, że czasami jest fantastycznie, a czasami jest mniej. I te chwile, kiedy człowiek wie, że frunie i wszystko, to są chwile, kiedy aktor staje się Bogiem. I dlatego właśnie aktorów chowano za płotem cmentarza. Właściwie powinienem zakończyć w tym momencie. Bo to, co powiedziałeś... Nie, nie bardzo... wiesz, w takie, wiesz, że taka koda i już. <laughs> ale korci mnie jeszcze jedno pytanie, bo tu opowiadamy o historii, wspaniale sobie wspominamy przedstawienia, role twórców, reżyserów, no, ale wisi nad nami to pytanie, co dalej? Czy ty się zastanawiasz nad tym, co dalej z teatrem, co dalej z Tobą w teatrze? Co dalej ze mną? Od razu Ci powiem, bo to dla mnie łatwiej. Od czasu, kiedy miałem zawał serca, nie myślę, co ze mną dalej. Bo jak się myśli, co ze mną dalej, to człowiek może się okazać, że nie ma żadnego dalej. Więc unikam prowokacji takiej. Natomiast co z teatrem? Słuchaj, jakoś jestem, nie, po pierwsze tak, ja nie jestem dyrektorem teatru i nigdy nie byłem. To jest bardzo szczęśliwa rzecz. Mnie ja nawet proponowano bycie dyrektorem teatru, ale ja nie taki jestem szalony, żeby się na to zgodzić. Więc to nie jest moje zmartwienie w sensie, bym powiedział, prowadzenia instytucji. A jeśli chodzi o ideę teatru, to nic, pandemia do tego nie ma. Nic się nie zmienia. Ludzie tak jak dzieci potrzebują, żeby im opowiadać bajki, tak ludzie potrzebują teatru. I ten fakt od tysięcy lat jest niezmienny. Pomyśl sobie, on się zupełnie nie zmienia. Zmieniają się pewne formy. Ale to, że jedni ludzie drugim ludziom opowiadają coś, nie zmieni się. A może nawet pandemia tak nas strasznie wypości, że będziemy mieli tłumy na widowni. Co daj Boże, ale nie troszczmy się o przyszłość. To jest tak, jak wiesz, myślę sobie, że pasterz idący z owcami. Nieuchronnie kiedyś zaśpiewa. No bo on zaśpiewa. A co on tak będzie szedł i milczał? Ej, owiecki zaśpiewa sobie. Tak samo i my. Przyjdziemy i powiemy widzom rzeczy piękne, bolesne, różne. Ta potrzeba jest tak jak, jak wiesz, jak potrzeba śpiewu, jak potrzeba oddechu, tak myślę. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. No za wszystko. Nie, nie, to ja dziękuję. Dziękujemy wszystkim, którzy nas będą oglądali.